Żeby wybrać dobrą kawę, trzeba by faktycznie znaleźć tą ziarnistą, ponieważ wówczas wiemy, że na pewno to jest kawa, że na pewno jest to ze najlepiej świeżo uprażonych ziaren. Ważnym też będzie aspektem sprawdzanie data ważności, prawda? Im dłuższa, tym mamy gwarancję, że mamy do czynienia ze świeżym ziarnem, im bardziej kończąca się data przydatności tej kawy, no to wiadomo, że już trochę tych aromatów ta kawa mogła stracić. Fajnie, żebyśmy, gdyby wybieramy sobie kawę ziarnistą, gdyby była opcja dotknięcia jej, albo jak już otworzymy opakowanie, to wtedy sprawdźmy, czy ona jest lekko tłusta. To jest bardzo dobry wskaźnik w kawie, ponieważ tam faktycznie powinno się trochę tłuszczy w niej znajdować i taką kawę powinniśmy wybierać. No a jeśli chodzi o walory, tutaj zmysły, tak, jak je pobudzić, no to na pewno jak zmielimy, to wtedy czujcie, że to jest dobra, prawdziwa kawa. Czy ją zmielimy świeżo, czy wybierzemy w kawiarni, najlepiej, żeby to była właśnie kawa z ziarem. Tutaj alternatywą, bardzo często wybieraną przez konsumenta, jest kawa rozpuszczalna. No i tu zaczynają się trochę schody i jakieś niedomówienia, ponieważ do końca nie wiemy, co tam w tej kawie się znajduje. Teoretycznie powinny to być te same ziarna, po nieco innym procesie obróbki, bardziej przetworzone, powinny zawierać te same składniki, ale czy zawierają? To jest dobre pytanie. Na pewno to, przed czym powinnam przestrzec każdą osobę, to nie pijemy tak zwanej plujki, czyli kawy parzonej, którą zalewamy świeżo wrzątkiem i potem właśnie z tymi fusami próbujemy wypić, bo poza tym, że tam są wartości takie jak antyoksydanty i te zdrowe tłuszcze gdzieś tam się pojawią, to niestety pojawiają się też substancje szkodliwe dla naszego organizmu, więc takiej plujki w cudzysłowie powinno się unikać ze względów zdrowotnych. Najlepiej jest, im szybciej przygotujemy kawę ze zmielonych ziaren, tym lepiej. Chociaż dowiedziałam się z pewnych źródeł osób, które parzą kawę, że dobrze jest ziarna przechowywać, uwaga, w lodówce, szczelnie zamkniętym opakowaniu, czy w słoiku, czy w tym oryginalnym opakowaniu. Te ziarna, jeśli będą w lodówce, gdzieś tam na średnich półkach, to dłużej zachowują swój aromat. Natomiast faktycznie, jak coś świeże, to najlepsze. Tak samo z warzywami, czy z owocami, tak będzie też z tą kawą, która jest świeżo upalona, potem świeżo zmielona i trafia od razu do konsumpcji.